Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chcę zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Medieval 2. I dlaczego jesteśmy cały czas w takim samym stanem, co byliśmy tutaj, czyli 98%? To jest ponieważ, niestety, ale nie będziemy mogli teraz cofnąć się przynajmniej na chwilę do tego poziomu. Dlatego, że i tutaj zostawiam was z cutscenką, która będzie miała miejsce. Zresztą jak słyszycie, muzyka się zmieniła i mamy 0% kielichów z jakiegoś powodu. Przecież jesteśmy w laboratorium profesora. O co tutaj chodzi? All right, Dan, you've come a long way. I'd save if I was you. No. Jesteśmy już w takim razie po dialogu z tym, z Duszkiem Kacperkiem. I gdzie jest profesor? Gdzieś on, kurde, zniknął. A tutaj coś jest. No to zobaczmy, co tutaj jest. Jakaś cutscenka. Dan! Dan! Not a moment too soon! Palethorn is launching an all-out attack! Kier says he's made some giant monster that will crush us all! Our only hope is to make our own, and using Kier's embalming knowledge, I think we can! In fact, I already have the head, but I need limbs. Limbs, Dan! I don't care what you've got to do to get them, we must get limbs! Now's no time to be squeamish, Fortescue! Just bring me the limbs, one at a time, place them on the slab, and we'll build a monster of our own! W dużym skrócie, Lord Palethorn, czyli ten cały antagonista tej części, postanowił zrobić zawody, w której to będą uczestniczyć dwa, że tak powiem, truposze. I to ma być wrestling, czy tam boks. No i naszym zadaniem jest w przeciągu 8 minut pozbieranie wszystkich części ciała, czyli tam nóg, rąk, głowy i tak dalej. Rozumiecie, o co chodzi. I mamy na to tylko 8 minut, tak jak widzicie, o ile mój znak wodny nie zasłania. Tak więc tfu, jedziemy z koksem, musimy to zrobić. Ten odcinek swoją drogą nagrywam zaraz po poprzednim, czyli w dzień 3 listopada o godzinie 13:15. Tak więc ten odcinek jest nagrywany od razu po odcinku 5. Jak możecie zobaczyć chociażby po tym, że koszuli nie zmieniłem. Tak więc jedziemy z koksem. Mamy na to 8 minut. Czas start. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Młotem to dużo zdziałam. Mogę tylko tyle powiedzieć. Oh yeah! Dobra, mamy to. Okej, okay. Tak więc teraz możemy zanieść tę część do profesora. I dlaczego jedną część, pewnie się zapytacie. Dlatego, że nie możemy zdobywać więcej niż jedną część, tak więc to jest na tyle przesrana misja, że musimy tutaj tylko jedną rzecz zdobyć. A więc, jeżeli okaże się, że na przykład, nie wypadnie nam lewa noga i prawa dłoń, tak jak weźmiemy prawą dłoń albo prawą rękę, przepraszam najmocniej, no to wtedy będzie lipa. Będzie lipa, bo nie będziemy mogli tego podnieść. Jestem ciekaw, czy mi się uda teraz to zdobyć. Czy w ogóle dobrą rzecz zdobywam? Chyba tak. Dobra. Oh yeah. Mamy lewą nogę, dobra. Teraz trzeba będzie prawą zdobyć. Prawa wiem, że gdzieś nam wypadła, ale teraz zniknęła i to jest przesrane. Okej, okay, mamy lewą. Teraz trzeba prawą zdobyć i pozostałe rzeczy. Tam u góry w ogóle jest kielich, więc tego ananasa trzeba będzie też zdobyć. Ty, a może spróbujmy tym toporem? Może będzie szybciej? Toporem mi się wydaje, że będzie szybciej trochę. Ale kurde, skubańce zadają dużo damage'a. Czekajcie, podejdźmy tutaj.
No ale jest. Szybciej trochę. Faktycznie, 5:27. Dobra, to mamy sporo czasu jeszcze. Trzeba będzie się poza tym wyleczyć, bo z tego co wiem, jest tutaj gdzieś fontanna z żyćkiem. Fontanna zdrowia tak zwana. Najbardziej to mi na kielichu zależy, kurde. Oby, żeby on był zaliczony. Wtedy to będzie już cacy. Okej. Jest fontanna. Szybko leczymy się. Ja tam wam oczywiście przyspieszę to, bo nie chcę, żebyście czekali razem ze mną. Niepotrzebnie. No, jak widzicie, już jesteśmy po. Okej. O, i mamy 100%. Elegancko. Moglibyśmy zabrać kielich teraz i w sumie tak też zrobimy. Z tego co wiem, tu się szło po kielich. I teraz będziemy na pełnym speedrunie to robić. Tak, 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 tutaj. Dokładnie. O, i przy okazji mamy porty. I teraz chwila zastanowienia się, żeby to nie spierniczyć. Jedziemy z koksem. Trzeba dobrej taktyki zrobić. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. O, o, o. Szybko, szybko, szybko. Na pełnym speedzie. Dobrze, zdążyliśmy. Teraz możemy skupić się. Mamy kielich zebrany już. Nawet chyba w... Dokładnie, jest kielich zebrany. Dobra, teraz skupiamy się stricte na jednym. Tak więc zamykam mordę. Idziemy, kurde, naparzać się z tymi frajerami. Dobra, nic z tego nie ma. A nie, jest korpus, dobra. Tors jest, przepraszam, nie korpus, tylko tors. Torso. A czego nam będzie brakować teraz? Mamy 3 minuty, to zdążymy chyba na spokojnie. Lewej jeszcze dłoni nam brakuje. I głowy. Chociaż nie, głowy nie, ale lewej dłoni na pewno nam brakuje. Tak więc, znaczy lewej ręki, nie dłoni. Tak więc będziemy musieli w takim razie... To nie tutaj, więc trzeba będzie tutaj pójść. Pamiętam, że na live się z tym męczyłem i często miałem ten, tak zwany time is up. Tutaj zobaczymy jak będzie. Byleby nie było time is up, czyli innymi słowy po czasie. Jest, to jest prawa. A my chyba lewą potrzebujemy, co nie? My już mamy chyba prawą. Nie, dobrze! Dobrze zrobiliśmy! We're doomed! Unless... Ale dymy będą teraz. Iron Slugger. Ale będzie bitka. Nie mogę się tego doczekać. Zaciskam pięść. Ladies and gentlemen, welcome to Fight Night. Palethorn Promotions, in association with the forces of darkness, brings you a match to the death between in the white corner, weighing 280 pounds with a record of no fights and no wins, Dankenstein. And in the black corner, weighing in at 440 pounds with an unbeaten record of 40 straight wins, the unstoppable Iron Slugger. I don't need to tell you the prize that's at stake. Let's get it on! Okay, I want a good clean fight. And the first one to get a knockout is the winner. Any lost limbs can be collected between rounds. Shake, and let's fight. Ale on ma krzywą mordę. Ta muzyka jest epicka, weźcie sobie posłuchajcie, nie?
Przyznam szczerze, jak grałem pierwszy raz w Medieval 2, nie lubiłem tego boksu, ale z czasem wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Zobaczymy, jak nam pójdzie. My w ogóle się Dantenstein nazywamy, albo Dunkenstein. Tak więc on się nazywa Iron Slugger. Dobra. I teraz musimy przeczekać. 170-82, no trochę mi zjechał HP, nie powiem, że nie. I teraz musimy znaleźć nasze dwie części ciała, bo możemy tylko dwie części ciała znaleźć. Oh yeah, dobrze, elegancko zrobione. Czas na rundę drugą, frajerze. Oh yeah, ja mam 198 albo 170, co za głąb. Ja jestem już naprawiony. Dobrze. Ale się będziemy teraz naparzać, gościu. Ta muzyka jest tutaj świetna, nie? W ogóle lubię ten boks w tej gierce. Przypomina mi strasznie tego, Spyro tego, trójkę. Tylko trochę lepszego Spyro trójkę, bym mógł powiedzieć. O-o. Dobra, gościu, zaraz my się zabawimy też trochę inaczej. Tylko jedną rzecz, okej. Okay. Znaczy, tylko dwie rzeczy będę mógł odratować, tak więc uciekamy od ciebie. Bo zaraz i tak będę miał więcej HP niż ty. Hehe. Ciećwierzu chciałem powiedzieć, kurde. Jedziemy z koksem. Okej. Okay. I następną świnię. I elegancko, patrzcie, jak to ładnie robimy. 198, 131, widać, że kurde, trochę w czapę dostaje. 131 HP, patrzcie w ogóle, jaką ma mało, kurde. Jedziemy. Okej, okay, troszeczkę jestem tutaj w stanie krytycznym. 119,66. Dobrze, ja z nim jadę, kurde. Patrzcie, jak ja przed nim uciekam. Dobrze. Dobra, szukamy dwóch rzeczy. Musimy od tych, kurde, frajerów, trollów odbierać to. Dobra. Jeszcze jedna rzecz. Jedna część ciała. Dobrze, patrzcie, jak odrotowane. I ile będzie? Ty znowu 198, patrzcie, jak ja, kurde, trzymam się tego 198, widzicie? A ten ma 119. Już nie daje rady, chłop. Dawaj, 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 Kingbox Li Karate Mistrz, dosłownie, jak Franek Kimono. Dobrze, dobrze. Okej, okay. Trzeba się wycofać, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, tak zwane. 89-86, będziemy tak długo to robić, aż któryś z nas wygra. A jestem pewien, że to ja wygram. On co prawda dosięga, ale to tylko kwestia czasu, ja mam przynajmniej dwie kończyny do uratowania, tak więc no. Jedziemy z koksem. Elegancko, elegancko. I proszę bardzo, patrzcie, kurde, co za frajerzy, te trolle zasrane. 198-86, piąta runda. Moi drodzy, piąta runda, kurde, jedziemy. Ja tak mogę w nieskończoność, to jest naprawdę fajne ten. Ja lubię ten boks, naprawdę. Patrzcie, jak dostaję, kurde, w czapę. O, widzicie? Teraz się nie obronisz, co jedynie głową możesz atakować. Nic więcej, nic ci nie pozostaje. Patrz, jak dojeżdżamy go. Dobrze. Curse you all. You think you've won? I'll have my day. And when I do, I'll... I tyle, głowa po nim została, elegancko. Został dojechany śmietnik. Bardzo dobrze, to mi się podoba.
Teraz wracamy do Professor Lab, czyli do laboratorium profesora i coś dostaniemy za kielich, oczywiście. Whilst you've been away, I've been fiddling with explosives. These bombs can be thrown or dropped. Experiment with both, but take great care or it will be you that gets blown apart. Okej, bomby dostaniemy, spoko, to też jest spoko broń, ale tylko teraz jesteśmy jedną broń w plecy, Jezu, nie w tlecy, tylko w plecy. Dostaliśmy coś dodatkowego, ale nie zmienia to faktu, że teraz przy was zrobimy sobie edyt i ciśniemy z powrotem do tamtego poziomu, który nam ciulowo poszedł. No to już mamy z głowy jedną rzecz, tylko najpierw cutscenka. Well, we won that round quite literally, didn't we? But we're not out of the woods just yet. In fact, at this very moment, I'm picking up two areas of extreme psychic disturbance. One in Whitechapel, the other... It's like nothing I've ever seen. It's a pity you can't be in two places at once, dear. Professor, let me go. No, no! It's too dangerous. Well, if she's careful and comes back at the first sign of trouble... Wait. Sir Fortis... Dan, you freed me from my tomb. Do not imprison me in another. I wish to see the world, to help in the fight, and I will be careful. Okay, Kia, you go to Whitechapel. Dan, you check out the other disturbance. Czy tylko mi się wydaje, czy Daniela trochę zepsuli, dając mu możliwość gadania, bo szczerze ja wolałem, jak on był trochę niemy, jeżeli ma być szczery. To, co, że on tam coś wypowiada, to trochę dezorientuje mnie i to bardzo. Ale dobra, trzeba będzie cofnąć się do jednego z poziomów. Dobra, Wolfram Hall to zostawimy sobie na następny raz. Iron Slugger mamy zrobione. Tu trzeba wrócić, dokładnie tak. Jedziemy z koksem, proszę państwa, wracamy i widzimy się na końcu poziomu dopiero. Dlatego, że no muszę po prostu powtórzyć ten poziom, bo nie chcę mieć niezebranego kielicha, tak? Tak więc jedziemy z koksem. Mogę się tylko tyle pochwalić, tutaj na chwilę wrócę, że udało mi się tutaj wszystkich uratować, tak więc elegancko, 60% kielicha. Trzymamy się oczywiście standardu. Jedziemy z koksem. Nie poddamy się, widzimy się dopiero pod koniec, kiedy będę zabierał kielich. To jest plan na dzisiaj. Dobra, mamy 100%, yeah! Szkoda tylko, że tak mało HP mamy i nie mogę się nigdzie wyleczyć. Szybko, szybko uciekaj przed nimi, przed tymi frajerami. Dobra, to już wiem, że tutaj pojawiło się nam ten exit, pojawił się nam. Więc teraz szybko wracamy po kielich. Szybko wracamy po kielich i wychodzimy z tego poziomu i zobaczymy, jaką będziemy mieli nagrodę. Znaczy, ja się chyba nawet domyślam już jaką, ale zobaczymy. Czemu nie? Wspólnie zawsze lepiej zobaczyć. Zabieramy co nasze i wychodzimy stąd. Nie ma to tamto. Spadamy stąd jak najszybciej. Dobra, elegancko. Mamy już poziom zrobiony na 100%. I myślę, że chyba nie trzeba będzie niczego powtarzać. Mam przynajmniej taką kurwa nadzieję. I've done a little work on your sword. You should find this a whole lot better. It's enchanted. If it runs out, the spiv will be able to recharge it for you. Mamy lepszy miecz teraz. Tak więc pożegnajcie się z tym mieczem. Po raz ostatni sobie nim tak trochę pomachamy. Dlatego, że teraz, kiedy zdobędziemy ten miecz, to zobaczycie, co się stanie. Już nie mamy dwóch innych mieczy. Nie mamy teraz małego i dłuższego, tylko mamy jeden długi miecz. Tak więc przywitajcie się oto z potężniejszym mieczem. Oh yeah! Kurde, nasz stan zdrowia jest przerażający. Nie wiem, co ja z tym mogę zrobić. Będę musiał chyba dzisiaj na livestreamie luźnym sobie życie nadgonić. Przede wszystkim zapiszmy sobie. A może jednak nie? To już widzieliśmy. Walić to. Mhm. Tak więc tak, sprawdźmy. Tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy. I tu mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, sześć kielichów mamy póki co zebranych. Bardzo dobrze.
wszedłbym do tego poziomu, ale tylko po to, żeby zapisać i wyjść, tak jak ostatnio zresztą. Tak więc wbijamy. I będę skipował cutscenkę, od razu mówię. Wolfram Hall. A to sobie zostawimy na następny raz. Mamy 36 minut na nagraniu, tak więc teraz sobie odejmijcie, zobaczcie ile odcinek trwa. Dogman. What a strange adversary Fortescue is. He's persistent, I'll give him that. And he certainly has the beating of you two. He also defeated Iron Slugger, Master. He also defeated Iron Slugger. You don't! I've had enough of your slimy, whiny... Get it! No matter. I'll call on my allies earlier than expected. Aye, Palethorn. Is the time right for my glorious arrival? Oh yes, the timing is just perfect. Come on, we're off. Te śwoki już widzę, że tutaj były, ale trudno się mówi. Nie ma to tamto. Ja sobie stąd wyjdę, exit level. Przynajmniej już mamy obejrzaną cutscenkę, wiemy na czym to wszystko polega. Mamy 5 naszych tutaj, kurde, miksturek życia, tak jak mieliśmy. I tyle, moi drodzy. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Tyle nam rzeczy zostało do odkrycia jeszcze w tej gierce, tak więc już naprawdę bardzo mało. Myślę, że tak kwestia 4-5 odcinków i będziemy mieli po Medieval 2, tak więc szykujcie się niebawem, że za jakiś czas kończymy gierkę i zabieramy się za Jacka X. Ale to myślę, że jeszcze trochę. Ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi po więcej. Wpadajcie na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli moja grupa na Discord, Facebook oraz Instagram, gdzie tam często również daję w relacjach informacje o odcinkach, jeżeli wam YouTube nie dał powiadomienia. No i tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach, zagrajmy w Medieval 2, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!